Kiedy obserwujemy dzisiejszy świat, poczynając od Bliskiego Wschodu, Palestyna, ginący ludzie, Palestyńczycy, chrześcijanie, Irak, opowiadał mi człowiek, który widział to na własne oczy, który przyjechał z Kurdystanu do Warszawy, jak 3 tygodnie temu na obrzeżach miasta Mosul, milionowego miasta, poznaczano domy chrześcijan i kazano się natychmiast do najbliższej soboty od wtorku albo nawrócić, przejść na islam, albo śmierć. Dziesiątki tysięcy emigrantów zostawili wszystko, co mieli w domach, by ratować swoje życie, ale nie zdobyli się Bogu dzięki na to, żeby się wyprzeć i zaprzeć wiary chrześcijańskiej. Bracia i siostry, to jest pytanie także dla nas. Żyjący w innym czasie i w innym miejscu, wymagającym innego świadectwa swojego bycia z Chrystusem i przy Chrystusie, czy pamiętając w modlitwie o tamtych, potrafimy się zdobyć i potrafimy się zdobywać na takie świadectwo wiary, takie świadectwo wiary w rodzinach, w miejscu pracy, wszędzie, gdzie jesteśmy, aby nie zaprzeć się Chrystusa. Dalej, bracia i siostry, aktualność tego miejsca, w którym jesteśmy i także naszej dzisiejszej modlitwy i modlitwy Kościoła w Polsce w rocznicę wybuchu II wojny światowej, ale także modlitwy za chrześcijan prześladowanych, ale także modlitwy za tych, którzy giną na krawędzi Europy, na Ukrainie, nasz bratni naród ukraiński. I powinniśmy pamiętać o każdym człowieku, który tam doznaje niesprawiedliwości. O każdym człowieku, który tam zostaje zabity w tej wojnie. I o każdej rodzinie, która musi uciekać, emigrować, czy traci swoich bliskich. Nie tylko dlatego, że myślimy o własnym bezpieczeństwie, ale przede wszystkim i na pierwszym miejscu dlatego, że myślimy o tamtych ludziach i chcemy dla nich tego, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym psalmie, żeby się ucałowały sprawiedliwość i pokój. Nawrócenie, które nam wszystkim jest potrzebne, które papież nazywa nawróceniem misyjnym, pastoralnym. Nie cieszyć się i nie czekać, aż ludzie przyjdą, ale iść zanosić Chrystusa, tak jak zanosiła go Maryja do domu świętej Elżbiety, to jest wzór i prototyp wszelkiego nawiedzania i wszelkiej ewangelizacji, na którą czy do której jesteśmy wezwani i zaproszeni w Kościele i przez Kościół, który jest wielkim ewangelizowanym po to, żeby mógł być wielkim ewangelizującym. Bracia i siostry, tak jak to zostało dziś powiedziane, gromadzą nas tutaj także dzisiaj dwie wielkie postacie Kościoła. Kościoła XX wieku. Święty Jan Paweł II, papież i sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński.